Tutaj mamy kino, kawiarnię, w której sprzedawane są precle rodem z Polski przez Montreal aż do Anglii. Potem wam pokażę. Potem wam pokażę, jak te precle wyglądają. Czyli kino, kawiarnia. No i idziemy do bardzo starego budynku z XIV wieku. Już kiedyś wam ten budynek pokazywałam. To jest Dartington. Jak się doczytałam, tutaj kiedyś mieszkała jakaś bardzo arystokratyczna rodzina, jakiś brat jakiegoś króla. Potem to sprawdzę. I w 1925 roku tę posiadłość ogromną wraz z terenami, rozległymi ogrodami zakupiła jakaś rodzina kolejna w 1925 roku i starała się to wszystko odrestaurować, przebudować troszeczkę, zachowując charakter tego miejsca. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Pięknie, spokojnie. No właśnie, i tutaj to wszystko trwało, te prace remontowe w 1933, 35, 6 roku. Przyjeżdżali tutaj ogrodnicy, architekci terenu, architekci ogrodów z całego świata, nawet z Ameryki, żeby pomóc zagospodarować tę wielką przestrzeń. No a w Polsce mieliśmy II wojnę światową, a tutaj sobie tak, takie gniazdko piękne robili. No tak. Dobrze, wchodzimy. Już wam pokazywałam to miejsce. Ale pokażę wam jeszcze raz, jest przepiękne. To miejsce było zbudowane w XIV wieku, jak dobrze doczytałam. Chyba dobrze doczytałam, ale sprawdzę to jeszcze później. XIV wiek. Inauguracja roku szkolnego, czy jakiegoś szkolenia dla artystów, chyba młodzież tutaj się edukuje artystycznie. Tak mi się wydaje, widziałam jakieś ogłoszenie wisiało. Chyba ta inauguracja już była, a może dopiero będzie. Nie wiem. Tutaj takimi, wiecie, starymi deskami. Lubię taki zapach. Widzicie, mamy tutaj sprzęt nagłaśniający. To znaczy mamy, to nie mój oczywiście. Chciałoby się mieć taką posiadłość, no ale cóż. Pięknie pachnie. Ojojoj, to chyba to. Co to jest, kochani, może wiecie? Jak to pięknie pachnie. Jejku, to pachnie. To pachnie niczym pewien biały kwiat. Ale nie chcę tutaj palnąć gafy. Cudo.
misterią, wieża wieżą, ale znalazłam tutaj coś jeszcze ciekawszego. To drzewo jest naprawdę przeogromne. Cudowne. Może to taki mini baobab. Żartuję oczywiście, ale cudowne są takie ogromne, rozłożyste drzewa. Kocham po prostu. Kocham. Private? Nie, chyba nie. Private. Ciekawe. Ciekawe. Ptaszki dzisiaj dają koncert niesamowity. Cudownie. Tam coś się dzieje. Powąchamy sobie ten krzew. Nie pachnie zbyt intensywnie. Wow. Pięknie. Cudownie. Czyżby to były dwa łabądki, symbol romantycznej miłości? Chyba tak. I tak. Proszę bardzo, artysta. Dlatego, że tutaj nieopodal jest jakaś uczelnia artystyczna, która powstała w latach 60. Pięknie. Ukryta ścieżka. Coś dla mnie. Uwielbiam takie tajemnicze miejsca. Wow. Widziałam to na zdjęciu w tym moim folderze, który dzisiaj kupiłam. Ach, to jest tak pięknie. Widziałam tę rzeźbę. Ten pomnik. Pomnik, rzeźbę. To jest chyba duch kwiatów, czy coś takiego? Jakiś duszek natury, duch wiosny? O, jak ja kocham takie miejsca. Powiem wam szczerze, najbardziej kocham zacienione miejsca w lesie. Po prostu kocham. Obłęd. O Boże. Ten pomnik dla właścicieli tej posiadłości, którzy ją przejęli w 1925 roku i remontowali. Tak, to jest właśnie to. Wyremontowali i zrobili tutaj piękne miejsce otwarte dla społeczności, również dla artystów. No dobrze, ale co to jest za rzeźba? To jest duch kwiatów albo duch wiosny? Później jeszcze sobie sprawdzę w folderze. Witaj o duchu. Czy właściwie wróżko, tak powinnam chyba powiedzieć. Witaj, wróżko. Wiosny i kwiatów. Kwiatów chyba, zobaczcie. No ma tutaj coś w dłoni. No tak. Kłaniam się tobie, droga wróżko. Jak ja kocham takie kolory. Te przepotężne drzewa. Kosmos.
Kosmos jest tutaj, moi drodzy. Jeszcze coś. Wścibska Polka wejdzie wszędzie. Chwilkę odpocznę. Gdy tak chodzę po tym wielkim budynku, w zasadzie jest to pałac, posiadłość dawnych arystokratów, to myślę sobie, że jest coś w tym. Wiecie, kiedyś czytałam taką książkę, gdzie było napisane, że życiowa przestrzeń, jaką mamy, tam gdzie mieszkamy, ta przestrzeń lub jej brak, wpływa na nasze wewnętrzne poczucie wolności. Więc jeżeli chcemy czuć się dobrze, to nie powinniśmy zagracać swojej przestrzeni. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale powiem wam, że tak swobodnie sobie tutaj przemykam. Wszystko jest otwarte i czuję się rewelacyjnie, bo tak sobie wyobrażam, jakby to było cudownie mieszkać w takiej posiadłości. Ojej. Jestem. Powiem wam, że jest to bardzo miłe, że wszystko jest otwarte w Anglii. Takie miejsca są otwarte do dyspozycji. Wiecie, tutaj z tyłu za mną jest sprzęt, mikrofony, wzmacniacze dźwięku. Jakby w Anglii temat kradzieży to jest taki złożony dosyć temat, bo czasami słyszę od sprzedawców w sklepach, że ludzie kradną. Powiedziała mi to pracownica TK Maxa i Charity Shop, ale tutaj myślę, jednak przeważa ten trend, że ludzie sobie ufają, bo często zostawiają otwarte samochody, zostawiają swoje wartościowe rzeczy gdzieś tam w miejscach publicznych, jakby bez takiego lęku, że coś może się stać. Tutaj również, w tym pięknym miejscu, wszystko jest otwarte, zaplecze jest otwarte, pomieszczenia są otwarte, mikrofony, wzmacniacze i różne inne wartościowe rzeczy tutaj są po prostu, wiecie, na oścież otwarte. I powiem wam, że mi się to podoba. Również kiedy na przykład ktoś coś zgubi, nie wiem, czapeczka, bucik, okulary, szalik, cokolwiek, to ludzie tego nie biorą. Ludzie to zostawiają gdzieś tam na płocie, gdziekolwiek. Tam, gdzie to zostało znalezione, tam ta rzecz zwykle zostaje. I to jest rzeczywiście bardzo miłe.
Echo, echo. Perfumowy Orient Express. No i jak tu nie wierzyć, moi kochani, że wszystko jest energią. Popatrzcie, usiadłam na trawie w pobliżu przepięknych starych drzew. No i słońce zachodzi. Popatrzcie, co się dzieje. To był piękny dzień. Do zobaczenia, kochani.